Przepuklina pępkowa. Plastrować czy nie plastrować? Oskar Zgraj, chirurg dziecięcy. Zapraszam. Częste pytanie dotyczące przepukliny pępkowej. Plastrować czy nie plastrować? Krótko, nie plastrować. Dawniej uważano, że plastrowanie przyspiesza wchłanianie się, zamykanie się przepukliny. Teraz wiemy, że przepuklina zamknie się nie dzięki, ale pomimo plastrowania. A klej zawarty w plastrach może uszkadzać skórę, wywoływać reakcje alergiczne, czy nawet trudno gojące się rany. Nie plastrujcie!